Otrzymałem ogromną przesyłkę. Wielki kartun. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. Hans Dirty. Chuj. Kolejny karton. Serio, ludzie? Nie wiem, co mam robić z tymi kartonami. Tego jest po prostu za dużo. Zobaczcie, ile tutaj... No i jedziemy z koksem. Pudło jest ogólnie ogromne. Widzicie? Zajmuje większość mojego biurka. Okej, okay. Więc co tu mamy? Nie wyciągniemy tego. Odłożymy na bok. Tutaj kierownica. Uuu, potężne to to. Dźwignie zmiany biegów. Nie, to wygląda na coś dużo bardziej zaawansowanego. Shit. No i już wszystko mam fantastycznie podłączone. Mam tutaj taki mały joystick. On jest pewnie do sterowania różnymi maszynami w grze. Jeszcze tego nie testowałem, natomiast już teraz sprawdziłem sobie, jak to wszystko działa. Tutaj kierownica ma taki specjalny drążek, jego sobie można odkręcić, jak ktoś nie chce, ale jest to bardzo wygodne. I na przykład chcę sobie włączyć maszynę. Wszystko jest tutaj już w grze pokazane, co i jak, także nie musimy nic skonfigurować, ta gra obsługuje od razu ten kontroler i na przykład jest tutaj przycisk 14 od pracy. Wciskamy go i widzimy, że zaczyna wszystko ładnie pracować, także każdy przycisk jest tutaj przypisany do jakiejś... Ojej, tutaj mamy właśnie do ruszania kamerą, tak? Tam mam oczywiście cyk, pedały. No i tutaj możemy sobie obracać kamerą, patrzeć się tam gdzieś dookoła, jak to wygląda. Chodźmy na chwilę do gry. No i jesteśmy sobie w grze. Ja tutaj myślę, żeby odpalić jakieś wyzwanka. Mamy słoneczne żniwa w Montanie, mamy pożar dżungli w Kolumbii. Pożar dżungli w Kolumbii. Ja myślę, że Montanę możemy odpalić. Sprawdźmy sobie obsługę kierownicy. Tu jest masa różnych przycisków. Wszystkie te przyciski są pokazane w grze kolorystycznie, wszystko jest opisane, więc fajne jest też to, że podłączasz ten cały sprzęt do komputera i w zasadzie nie musisz się martwić konfiguracją, pobieraniem sterowników ani niczym, bo już wszystko jest skonfigurowane i działa, nie? Ta kierownica w ogóle nie jest ustawiona tak jak kierownice do gier wyścigowych, tylko ona jest jak, wiesz, jak w autobusie, jak tam kręcą, nie? Kiedyś jechałem w autobusie i kierowała właśnie taka mała babka, ale szybko jechała tym autobusem. Powiem wam, tą wielką kierownicą to na tak... Jej by się przydała taka kierownica. Ona powinna sobie kupić taki farm sim Sitek. Jak ona tam w ogóle do tych pedałów dosięgała, to nie wiem, jest ogromne, to... ale dobra. I tak, musimy teraz zbierz plony z pól. Dobrze, to musimy, tylko co my mamy zebrać? A żeby się dowiedzieć, to musimy odpalić tablet. Odpalić tablet, nie tu. Odpalić tablet, o. I teraz mamy mapę. I tu mamy do zebrania coś. Ale czekaj, bo mi się tu pojawiło... Pojawił maga, aha, dobra. Będziemy musieli tu chyba użyć i ciągnika, przyczepki, kombajnu i tak. I tutaj mamy magazyn, ten taki tutaj wielki. Tam będziemy musieli to wszystko zmagazynować. Chwilę sobie pograłem na tej kierownicy, żeby się zaprzyjaźnić z nią i powiem wam, że naprawdę nie jest jakoś super trudno. No i mówię, najfajniejsze jest to, że już wszystko mamy skonfigurowane. Ja naprawdę nie lubię się bawić te wszystkie konfiguracje, pobieranie jakichś tam sterowników i tak dalej. No czasami trzeba, tak? Ale z grubsza to wolę to tak po prostu mieć przystępnie zrobione, nie? No i widzicie teraz, wszystko fantastycznie śmiga. I tak, podjeżdżamy sobie do naszej żniwiarki. Kierujemy tutaj równo. I podłącz urządzenie. I teraz widzicie, jest przycisk tutaj niebieski, przycisk numer 17 niebieski i taki przycisk mam też tu. I sobie podłączam i mam. No i fantastycznie. I teraz tak, cofamy sobie. Dam na chwilę kamerę na zewnątrz, to wam coś pokażę. Cyk, oddalamy sobie. I tutaj jest rura po prostu, nie? I tu mam tak,
Boże, co to za jakieś? I mam tutaj taki mały joysticzek i mogę nim sobie sterować tą grą, nie? To jest spoko. Cyk, cyk. Jakby ktoś chciał, oczywiście można to chyba robić albo myszką, albo na padzie też można sobie tak tym sterować. Ale fajne jest, że od wszystkiego masz tutaj jakby... Nie? Pyk. Okej. Od wszystkiego masz jakiś tam guziczek, jakiś tam joysticzek i tak dalej. Teraz, o, możemy sobie też tym opuszczać i podnosić. Cyk, nie? A sorry, bo ja się tak zacząłem tym bawić. Ja powiem wam szczerze, nigdy nie byłem fanem takich kontrolerów, nie? Bo to zajmuje miejsce, bo to no, trzeba gdzieś to składować i tak dalej. Tylko czasami chcemy się poczuć w tej grze i pobawić się różnymi takimi rzeczami. I to jest fajne, jeśli ktoś naprawdę bardzo dużo gra w tego typu gry. Ja zawsze preferowałem klawiaturę i myszkę do tego typu gier. O, teraz sobie opuściłem. Jedziemy. Jedziemy. Czemu to się nie kosi? Czekaj. Mechanizm żniwny. 13. Dobra, aha, bo ja teraz chyba to wszystko włączyłem, nie? Teraz tak, jedziemy sobie do przodu i zobaczymy. O, i teraz poszła maszyna. I co, zobaczcie, jak przyspieszy. 8 km na godzinę, włączamy tempomat. O, i tempomat włączony. Też mamy oddzielny przycisk od tego. Od tempomatu. Pyk. I możemy sobie zaraz zawrócić. Będzie tak. Robimy sobie specjalny manewr. Troszeczkę za szybko jadę. Zaraz tutaj krzaczory jakieś skoszę też. A co? Od razu wszystko za jednym razem. No dobra, jak zwykle. Jakby było wszystko idealnie, to bym nie był sobą, nie? O, i mamy... Zaraz, bo tutaj za szybko mi tu trochę manewruje. Ten kombajn. Okej. I cyk. Gaz, oddechy, tempomat. Do widzenia. No i tutaj musimy inaczej sobie już zawracać, nie? Więc ja muszę tempomat wyłączyć. A wyłączamy sobie po prostu tak jak w samochodzie, że naciskamy hamulec albo gaz i on się jakby odłącza wtedy, nie? No i możemy sobie od razu ładnie wykręcić. Cyk. Jeszcze lepiej. O, i teraz. Do przodu, gaz do końca, jedziemy. Bałem się tylko, że te pedały zawsze w kierownicach, takich jak miałem pierwszą kierownicę, to kupiłem sobie taką tańszą, nie? I w tej tańszej kierownicy, no problem był taki, że te pedały pod nogami, one strasznie po całej podłodze mi latały. A te mają takiego fajnego gripa i naprawdę to się nie rusza, to jest tam cały czas stabilne, mimo że one też nie są jakieś tam super ciężkie, nie? Cały ten kontroler, to wszystko jest tutaj fajnie ułożone, bo jest dosyć duże. Natomiast ja zawsze preferowałem myszkę i klawiaturę, bo większość tych działań i tak zrobimy sobie na myszce i klawiaturze w miarę wygodnie. Tylko czasami fajniej mówię, że tu mieć od wszystkiego przycisk i tak się tym pobawić wszystkim. Zresztą sami wiecie, bo wielu z was już takie kierownice ma albo testowało sobie różne tego typu rzeczy. No i dobra, teraz tak, wyłączamy sobie żniwiarkę. Dajemy ją sobie do góry na chwilę i teraz przełączamy sobie kamerę i teraz co jest, o, odchylamy rurę i teraz, zaraz, który to był, o właśnie, musimy się przełączyć na ciągnik, przełączamy się na ciągnik, ja już sobie tu sterowanie ogarnąłem, wujek Lucek sobie tu zdał radę. Teraz naszym zadaniem jest podłączyć przyczepkę, a zaraz pokażę, gdzie my jedziemy, bo ja już tutaj ogarnięte wszystko mam, pyk. O, teraz to będzie w tą stronę chyba. O. Zobaczcie, jak perfekcyjnie. Jeszcze trochę mam problem z tym odwracaniem, wiecie. Zaraz, to nam się tak. O. Teraz
Spokojnie, spokojnie ciągnią. Te ciągniki w tej grze bardzo mocno cofają, wiecie? O, 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 19. Mamy przycisk i jedziemy. O kurczę, trochę za blisko podjechałem, ale to nic. I teraz tak, odwracamy sobie kamerę i jedziemy pod kombajn. No i się podstawiamy i czekamy na zrzut. Nawet sobie możemy myknąć kamerę. Podjeżdżamy tyłem zaraz, tylko czy ja dobrze skręcam. O, jeszcze kawałek. Muszę widzieć tą rurę, ale tutaj nie widzę. Chyba zaraz sobie wezmę kamerę trzecioosobową. Ale nie, powinno być dobrze. Ok, podstawiłem. Teraz tak, wychodzimy stąd. I muszę zobaczyć, czy ja tu powinienem włączyć. Teraz tak. O nie, nie to. Muszę sobie kamerę zrobić z zewnątrz. Aha, on się już zsypał. Dobrze, bo po prostu nie widziałem, jak się zsypuje. Czyli już sobie mamy tutaj załadowane. Oczywiście nie do pełna, ale tyle to nam powinno wystarczyć, żeby teraz dostarczyć, żeby wam pokazać, jak to wszystko działa. Tyk. Sobie zmieniamy kamerkę. Bo ja lubię na tej z kokpitu, zwłaszcza jak macie te wszystkie tutaj urządzenia od tego, to fajnie właśnie na tej kamerze z kokpitu sobie podziałać. No czuję się rzeczywiście, jakbyś był w ciągniku, nie? To jest spoko. Się zawsze zastanawiałem się, jak to się pracuje na takich, jak się bawi z takimi, wiecie, kontrolerami niezaawansowanymi. No i teraz naciskamy sobie przycisk 14 i nam się wyładowuje to wszystko. Czyli też mamy tutaj, widzicie, jest na przykład na zielono, to też mam taki zielony przycisk, mogę odłączyć sobie, nie? Tak samo tu będzie pokazany na żółto, to też sobie mogę na... No ten przycisk odpowiada po prostu za to, tamten za to. I wszystko tu jest tak na tym kontrolerze, tak jak wiecie, tak jak jest w grze, nie? To jest bardzo fajne. No i mówię, nie trzeba nic konfigurować, więc wszystko jest porobione od razu. Pyk. Tak, pokażę wam jeszcze, jak się fajnie kierownica skręca razem ze mną. Spoko to jest, nie? Okej. Tak? Ona też ma jakiś tam opór. Nie wiem, czy tu jest jakiś force feedback, ale jest opór, czuć, że te sprężyny tam są i działa to w porządku, wystarczająco, nie? Można sobie potem... Weźmy sobie jakieś inne zadanko. No i tu już mamy troszeczkę nieco bardziej zaawansowaną sprawę, bo mamy sobie taką oto maszynę. Nie? I to jest do zbierania oliwek. W Pure Farming możemy sobie zbierać oliwki, jeśli chcemy. Możemy sobie pracować na bardzo wielu różnych rodzajach zbóż, ale zwłaszcza te zbiory, nie? Są ciekawe, bo mamy właściwie każdą maszynę, znaczy mamy maszynę do każdego rodzaju zbiorów. I one są tyle ciekawe, że każdą pracuje się zupełnie inaczej. Kierownicę można obsługiwać też jedną ręką, bo widzicie, tutaj mam taką pierdziawkę małą. Mogę sobie łup. Nie tak jak mamy na przykład w busach. I teraz musimy dostarczyć aż 4000, co najmniej 4000 kilogramów oliwek do hotelu. No nie będziemy wszystkiego dostarczać, pokażę wam, jak działa obsługa takiej oto maszyny. Pyk. Jedziemy sobie na pole i z tego pola właśnie będziemy musieli zbierać. Są takie drzewka oliwkowe. Chyba pojedziemy tu na skróty. Nie dałem kierunkowskazu. Właśnie tu też powinien być jakiś przycisk od kierunkowskazu, tak mi się wydaje. I teraz oliwki są tutaj. A, to są oliwki. I musimy włączyć nasz, nazwijmy to kombajn, maszynę do zbierania oliwek po prostu, nie? I teraz musimy najechać tutaj prosto wzdłuż tych drzewek. Najpierw trzeba poczekać, aż się nasza maszyna rozłoży. Pyk. Rozłożyła się, widzicie, tutaj się tam cyk, 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 nie? No i my teraz musimy sobie nacelować ładnie. Włączamy tempomat i w zasadzie maszyna robi wszystko za nas. O! I widzicie, źle nacelowałem. Jeszcze raz.
Ja jeszcze raz. A coś nie tak jest tutaj, bo właśnie najeżdżam krzywo, ale to dlatego, że teren jest krzywy. Czekaj. Co, ja nie dam radę? Udało się, dobra. Wjechałem jakoś. Cyk. No i elegancko, samo się robi. No i teraz zbieramy te oliwki. Już mam 150 kg, 180. Także dużo się tego zbiera. Kombajn w zasadzie sam się ustawia i nie trzeba przy nim tutaj nic kontrolować. Jak już nacelujemy dobrze, to on sam się nastawia i jedzie aż do końca, nie? Tutaj nie ma problemu. No tylko czasami jest trudno nacelować, nie? I teraz sobie nawracamy. Robimy taki ładny balonik musimy w zasadzie zrobić po wyjechaniu z, nazwijmy to, nitki. Zawracamy. O, i teraz sobie ładnie celujemy. Mam nadzieję, że się uda. Uwaga! Nie udało się. Ale tak w miarę prosto najeżdżam, nie? Ja nie wiem właśnie, czy nie powinienem... Zaraz zobaczymy. Okej. O, i teraz wjechał. No i fajnie. No, tylko problem z tym celowaniem jest. Jak już nacelujemy, to w zasadzie kombajn robi wszystko za nas, nie? Także teraz po zebraniu tego musimy złożyć kombajn. Też mam odpowiedni przycisk do złożenia kombajnów, co zaraz pokażę. O, widzicie, to mamy pokazane przycisk 14, żółty, wstrzymuje nam pracę. No jeśli wstrzymamy pracę, to nasze urządzenie będzie szybciej jechać, więc naciskamy. I ono się składa, widzicie, że przestało pracować i teraz się troszeczkę obniżyło. Jedziemy sobie do hotelu, możemy oczywiście przyspieszyć. Pyk. Musimy tutaj tak dobrze zajechać, bo jest tu odrobinę ciasno, no. Mało miejsca do manewrowania. Ta maszyna nie jest taka mała, więc trzeba uważać z tym. Okej, teraz tak, tu zawracamy sobie. Delikatnie, trzeba bardzo powoli, bo jest mało miejsca, jest naprawdę bardzo mało miejsca. No ale myślę, że damy sobie radę jakoś. Właśnie, bo tutaj mamy też lusterka. Jeszcze nie próbowałem cofać na lusterka. Pyk. Okej. Ale one chyba nie reprezentują tego, co mamy z tyłu, nie? Bo tam z tyłu powinniśmy mieć ten hotel. A one tak, no nie widać na nich za wiele, co? Schowamy sobie to. I teraz tak. Musimy chyba nakręcić w ten sposób. O, i powoli sobie tam. Fajnie, bo można właśnie bardzo precyzyjnie regulować gaz. Jeszcze trochę. Dobra. Mamy przycisk od wysypu. No i wysypujemy sobie w tej strefie. Mamy wysypane. I możemy jechać dalej do pracy. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Piszcie, co myślicie o takim kontrolerze, jaki ja mam tutaj. I czy podobał wam się ten film, bo jeśli tak, to zostawcie łapę w górę. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa.